daj hasło. 5007. Z7 to zbiór liczb całkowitych od 0 do 6, w którym są określone działania dodawania i mnożenia. W Z7 działa również odejmowanie, ale wygląda ono trochę inaczej niż w zbiorze liczb rzeczywistych, ponieważ nie mamy dostępu do liczb ujemnych. Rozważmy podany tutaj przykład 2 odjąć 5 w Z7. Odejmowanie jest dodawaniem elementu przeciwnego, więc będziemy musieli znaleźć element przeciwny do piątki. 7 odjąć 5 to jest 2, czyli elementem przeciwnym do piątki jest 2, czyli 2 odjąć 5 w Z7 to będzie 2 dodać 2, czyli 4. 41. Podaj hasło. Z7. Dodawanie dwóch liczb w pierścieniu Z7 polega na zwykłym dodaniu tych liczb, jednak jako wynik zapisaniu reszty z dzielenia tej sumy przez 7, tak jak jest to pokazane na poniższych przykładach. Przykładowo 5 plus 6 modulo 7, wynik wychodzi 11 modulo 7. Reszta z dzielenia 11 przez 7 to 4, więc 11 modulo 7 równa się 4. Poniżej przedstawiona jest tabela dodawania w pierścieniu Z7. Mnożenie w pierścieniu Z7 jest analogiczne do dodawania. Pierw mnożymy ze sobą dwie liczby, a następnie wynik tego iloczynu dzielimy przez 7 i zapisujemy jako resztę z dzielenia. Przykładowo 2 razy 6 wychodzi 12, jednak po podzieleniu 12 przez 7 dostajemy resztę z dzielenia 5, więc wynik to 5. Poniżej przedstawiona jest tabela mnożenia w Z7. Możemy zaobserwować również różne własności dodawania. Jest ono przemienne, łączne, istnieje element neutralny oraz odwrotny, a także własności mnożenia, które również jest przemienne, łączne, ma element neutralny oraz element odwrotny dla a różnego od zera. Możemy więc zauważyć, że pierścień Z7 jest ciałem, ponieważ 7 jest liczbą pierwszą, co oznacza, że każdy element różny od zera ma odwrotność względem mnożenia. Pierścień Z7. 0 to jest element neutralny względem dodawania. Nieważne co dodamy do 0, zawsze otrzymamy tę samą liczbę. Na szczęście 0 jest w pierścieniu Z7. 1 jest elementem neutralnym względem mnożenia. Oznaczamy ją symbolem E, nie mylić ze stałą Eulera. Nieważne co przemnożymy przez 1, zawsze uzyskamy ten sam element. W pierścieniu Z7 są też elementy odwrotne, które poddane pewnemu działaniu uzyskują elementy neutralne względem niego samego. Na przykład względem 1 to działanie to jest mnożenie, więc x print razy x to jest 1. Dlaczego pierścień Z7 to ciało? Aby pierścień nazwać ciałem, pierścień musi mieć podstawowe własności pierścienia oraz musi istnieć element neutralny mnożenia, istnieć element odwrotny mnożenia oraz występować przemienność mnożenia. Tutaj mamy przedstawiony sposób, jak możemy znaleźć odwrotność liczby 6 w pierścieniu Z7. Odwrotnością liczby w modulu jest liczba, która pomnożona przez daną liczbę daje resztę 1. Dodatkowo liczba ta musi być względnie pierwsza z n, czyli musi być największym wspólnym dzielnikiem. Musi ona również być jednym z elementów zbioru. W modulo 7 reszta równa 1 dla iloczynu 6 razy x podzielonego przez 7 występuje tylko dla x równego 6. Tutaj mam wypisane odwrotności wszystkich liczb w pierścieniu Z7. Hmm.
wpisali się chyba w pisu. Hasło. Pierścień ze 7. Wielomian nad z 7 ma postać P od x równa się an, xn i tak dalej plus a1x plus a0, gdzie ai należy do z7. I tutaj mamy podany przykład. Dodawanie. Dodajemy współczynniki modulo 7. Mamy tutaj przykład dodawania. I mnożenie. Mnożymy wielomiany, obliczając wyniki modulo 7. Również mamy przykład mnożenia. Wielomian nierozkładalny nad z7 nie jest iloczynem wielomianów o mniejszych stopniach. Czy masz coś dla mnie? Hasło? Pierścień ze 7. Pierścień Z7 ma wiele zastosowań. Takimi przykładami może być układy równoliniowych, macierze i przesztucenia liniowe, takie jak obliczanie wyznaczników, mnożenie macierzy i odwrotności macierzy, kodowanie oraz kryptografia, sztuczna inteligencja i analiza danych.